Dobra. Okej, widzicie, jak się. O ja. Dobra, włączyłem. Ale stres. Stres? Masz straszny. Coś w zębach. Między Orzeszka. Jednego... Czekaj, w ogóle telefony trzeba wyciszać, bo... A, no właśnie. I tu jest brudny stół trochę. Jebany stół? Pierdolony. Świętej pamięci Kamil Durczak. Fryzura, nie wiem, czy taka, czy nie taka, czy co. Nie wszystko jest nie takie, jakie powinno być. Życie jest nie takie. Ty nagrywasz, tak? Tak, już nagrywam. Dobra, czyli no ale to teraz takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby sprawdzić tak, jak działa. Chwila, dźwięk. No możemy tak spróbować się przedstawić, tak? Dobry wieczór Państwu. No nie Państwu, nie możemy mówić Państwu. Cześć, przecież oglądają nas nasi rówieśnicy urodzeni w latach 90. A, nie? Dokładnie. Cześć, dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Damian Mrożek. Paulina Szczepaniak. Tak, przedstawiamy się wzajemnie? Tak, jestem łowca życia, jak coś. A ja jestem nikim. A jestem totalnym dołnajmem w mediach społecznościowych, no, jeśli o tym mówimy. No, tak. Czy będziesz zmieniała nick na Instagramie, czy jestem, zostajesz przypasłonica? No jakby od roku próbuję wymyślić coś innego, tak? I mi to nie wychodzi, więc chyba zostaję. A może dziewczyna lat 90. A może zrobię konkurs dla naszych słuchaczy, o, żeby mi może wymyślili. Czyli może jakieś dwie odpowiedzi będą i jedna z nich zwycięży, jedna z nich, a druga... nawet nie wiem, kto zgłosi. Musimy ustalić jakieś reguły też przede wszystkim. Czy przeklinamy w tym podcaście? Ja myślę, że znając nasze dyskusje, może dojść do pewnej wymiany intensywnej zmian zdań, więc no może się tak zdarzyć. No, myślę, że, no, że tacy jesteśmy. No dobra, nie będziemy. No to jesteśmy my. Naturalnie. Ja nie potrafię udawać i jak będę chciała przeklnąć i będzie to miało znaczenie, to proszę mi wybaczyć, ale to zrobię. A i muszę cię chyba doświetlić, bo jesteś za ciemna. No. Się tak wydaje. Nieraz to słyszałam, tak? No, chyba cię muszę jakoś delikatnie jeszcze no tam dobrze, lampą. No dobrze, to kombinuję. Mogę zaśpiewać. Życzę... Niebo było różowe. A będziemy na przykład śpiewać czasami? Na przykład ważne, że potrafisz tak, widzieć tak, dobro? Żeby przestali nas oglądać. Ci, którzy jeszcze nie zaczęli. Nie no, kiedyś musimy Jezu, opowiedzieć. Kiedyś naszym słuchaczom opowiemy tak delikatnie o naszej pasji do karaoke. Trzeba będzie o tym powiedzieć, bo moje całe zawodowe życie wzięło się z pasji do karaoke i tego, że w niedzielne poranki przebierałam się i przed telewizorem brałam dezodorant, tak, i włączałam, pamiętasz, program Disco Polo Relax? Tak, ja nawet napisałem. I ja też śpiewałam i ja prowadziłam cały ten program, zapowiadałam piosenki i wtedy postanowiłam, że ja będę pracować ja w telewizji, żeby kiedyś prowadzić ten program. Ja cię widzę w takim programie. A ja napisałem kiedyś pocztówkę do Disco Relax, bo czy Disco Polo Live, pamiętasz, że były takie pocztówki kolorowe, oni były. Je zawsze wybierali, no, czytali. No oglądałam to, więc tak, no. One mi się tak podobały. I ja chciałam być tą panią, która będzie odczytywać na antenie to wszystko. Ja nie pamiętam, kto to prowadził, ale pamiętam, że tą pocztówkę napisałem, zrobiłem taką kolorową i tam w ogóle ja tak wyjeżdżałem, bo ja nie wiem, jak oni byli w stanie zawrzeć tak dużo informacji na takiej małej pocztówce, ale ja wyjechałem tak totalnie, ale nie wysłałem jej do tej pory, ją gdzieś tam mam. Masz ją? No, na ja, gdzieś. No znając życie masz, oczywiście. No ale dobra, ty to nagrywasz? Mm-hmm. A kameruje się też? Kameruje się. Powiedziała, Boże, koledzy z pracy by mnie za to zabili. No, no nie, no ale musimy w którymś momencie zacząć. Dobra, to czekaj, ja nie wiem, czy jestem ostry. No jesteś. Ej, laska, jesteś ostra jak tabasko. Właśnie nie wiem, jak z ostrością jest. Dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać. No to jeszcze raz. Skupmy się. Cześć, dobry 3, wieczór. 2, cześć, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Paulina Szczepaniak i Damian Mrożek. Łowca życia na Instagramie i innych portalach społecznościowych. Szukajcie i obserwujcie Damiana, jeśli chcecie. Mnie w mediach społecznościowych teoretycznie influencersko nie ma. Może to się zmieni. Ale jesteśmy tutaj. Przynajmniej próbujemy być. To jest taki nasz nowy projekt, który bardzo długo dojrzewał. Pod roboczym tytułem, Damian? Dzieci lat 90. Zawahałem się, bo długo się zastanawialiśmy nad nazwą, to znaczy chcieliśmy nawiązywać do lat 90. do tego, że się tam urodziliśmy, no i mało kreatywnie, ale... No nie, no słuchaj, może kreatywnie, nie zakładajmy, że nie. Tak zostaje chyba na ten moment, nie wymyśliliśmy nic lepszego, ale chyba najważniejsze jest to, o czym chcemy mówić, a nie to pod jakim tytułem, ale może słów o sobie kilka na początek.
To może zacznij. To może zacznę, wiedziałam, że na mnie to zgonisz. Tak, ja jestem Paulina, jestem z Ostrowa Wielkopolskiego, więc do Wrocławia, do Damiana przyjeżdżam w odwiedziny, staram się jak najczęściej. Znamy się ze studiów. Odległość nam nie straszna, staramy się spotykać jak najczęściej, a w kontakcie takim codziennym jesteśmy właściwie non-stop. Czym się zajmujesz, Czym się Paulina? zajmuję? No właśnie, mam trochę wspólnego z mediami. To jest taki mój najświeższy projekt, ale na co dzień pracuję w telewizji ProArt. To jest telewizja regionalna, w której pracuję od lat 6, we wrześniu minęło. No więc właśnie, aż nawet jestem zaskoczona, że stresuję się tym projektem. No ale właśnie, coś nowego się zawsze przydaje. Telewizja nie jest mi obca, ale teraz czas na nowe rzeczy. Znamy się ze studiów, to zaraz powie pewnie więcej Damian, jak powie coś o sobie. I to już ten moment? Tak, to już ten moment. Więcej Dobrze. Nie zanudzajmy, wiesz, opowieściami jakimiś szczegółowymi. Chyba, że na przykład nasi słuchacze chcą wiedzieć, że jestem singielką, no to też jest ważna informacja. To jest bardzo ważna informacja na ten moment, no po tygodniu możesz coś zmienić, tak? Okej, okay. Damian Mrożek przed Państwem. Damian, tak, czym ja się zajmuję, co robię? Paulina już powiedziała, znamy się ze studiów, co ważne, zaznaczę, ze studiów dziennikarskich. I Paulina które jest... skończyliśmy. Skończyliśmy, yeah. Obroniliśmy. Zrobiliśmy magisterkę nawet. To już jest wyczyn totalny. Większym wyczynem jest to, że Paulina pracuje w zawodzie. Ja w tą stronę w ogóle nie poszedłem. Czym ja się zajmuję? Po kilku latach z korporacji rzuciłem to... Chciałem powiedzieć brzydko teraz. Po no, prostu. Brzydko rzuciłeś. No i teraz po prostu zajmuję się też mediami, można tak powiedzieć. Mediami społecznościowymi. Damian w siebie nie wierzy. Nie wierzę. Strasznie jestem zła na niego. Damian ma swoją firmę, po prostu stanął na wysokości zadania. Potrafi robić świetne rzeczy, nagrywać spoty, kreować wizerunek. Jest w tym dobry, ma wyczucie. Uczy się media tego. Społecznościowe to jest jego konik. Tylko w siebie nie wierzy. Dobrze. Więc będziemy dobrze. I będziemy o tym też rozmawiać. O czym będziemy ogólnie rozmawiać? Lata 90. Cudowny czas. Tak, będziemy wracać do lat 90., ale będziemy poruszać tematy takie bieżące, aktualne, społeczne i nawiązywać do właśnie lat 90., czyli do naszego dzieciństwa właściwie. Jesteśmy rocznik 93, to istotne, czyli właściwie 6-7 lat życia przypadło nam na lata 90., potem to już lata po roku 2000. Stwierdzamy bardzo często w naszych rozmowach, że właśnie do dzieciństwa wracamy i porównujemy, no bo chyba jesteśmy takim pokoleniem, które pamięta bardzo dużo zmian. Takich zmian w takim życiu codziennym. No, sami wszyscy wiecie, mnóstwo technologii nas dzisiaj otacza, tak? Używamy jej, jest internet, jest telewizja. Jakby rzeczy materialne się bardzo mocno zmieniły, miasta się zmieniły, wsie się zmieniły itd., itd. I przypada to chyba właśnie na ten czas lat 90. 2000. Dokładnie. Kiedy... To były te lata właśnie, kiedy była ta transformacja taka cyfrowa, tak. Internetowa, kiedy no, technologia coraz bardziej zaczynała się rozwijać i my obserwowaliśmy ten moment przełomu i pamiętamy, kiedy tego jeszcze nie było. Kiedy to się zaczęło pojawiać i żyjemy w tych czasach, kiedy to nam towarzyszy na co dzień. Ja się bardzo często wkurzam, jak rozmawiam z osobami dorosłymi. Taki, wiecie, rocznik naszych rodziców. I takie osoby bardzo często mówią, a ty jesteś młoda, to ty w sumie nic nie wiesz, nic nie widziałaś, tym życia nie znasz i co możesz wiedzieć, tak? A ja mam właśnie wrażenie, że my to życie znamy i widzieliśmy w fajnym momencie właśnie tych zmian, kiedy rodził się internet. No to jest jeden z wielu, wielu przykładów. Jesteśmy dziećmi Neostrady. No właśnie. I uważam, że my jesteśmy takim ważnym jakby głosem i świadkami ważnych wydarzeń na świecie. Więc to chcemy właściwie wspominać, bo bardzo często to robimy w naszych codziennych dyskusjach. I wiemy, że wy też macie wspomnienia. Pewnie będziemy zachęcać do tego, abyście w jakiejś formie się z nami nimi dzielili. Żebyście sobie po prostu przypominali te pewne rzeczy, momenty, kiedy dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy rano, kiedy pierwszy raz pojawiły się w waszych rękach telefony, kiedy to było, jaka była sensacja w szkole, kiedy przyniosło się telefon i kiedy w telefonach się pojawił internet na przykład. Dokładnie. I tak dalej. Tych przykładów oczywiście będzie mnóstwo. Pamięć bywa ulotna, więc no musimy jakoś wspólnie w jakiejś formie ją uwieczniać. Kiedyś ludzie pisali pamiętniki, dzisiaj nagrywają podcasty. Ale to nie będą tylko takie technologiczne rzeczy, to też będzie
trochę takiej psychologii. Może chyba nawet więcej. No, dokładnie. Ale może już zatrzymam to wszystko i przeniosę was do pierwszego odcinka, który możliwe, że już jest. Dziękujemy wam za wysłuchanie i obejrzenie. Zależy, czy jesteście z nami na YouTubie, czy na Spotify'u, albo jakiejś innej platformie podcastowej. I zapraszamy, zachęcamy do słuchania i oglądania. Oczywiście, że tak. Dajcie nam szansę i zobaczycie, co z tego wyjdzie. My się oczywiście bardzo, bardzo mocno postaramy. No lecimy, bo tematów jest dokładnie sporo na naszej liście. Do usłyszenia. Dobra. Okej, widzicie, jak byłem? Idealnie. No ale dobra, ty to nagrywasz? Mhm.